Jest druga niedziela Adwentu, 6 grudnia. Wyobraź sobie pustynię i przepływającą przez nią rzekę Jordan. Zobacz ludzi, którzy czekają, żeby przyjąć chrzest. Stań razem z nimi. Poproś Ducha Świętego o dar otwarcia się na łaskę modlitwy. Wobec ciemności, która jest we mnie, Jezu, wielbię Cię. Wierzę, że jesteś, wierzę, że kochasz, to mi wystarczy. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Przeżywamy czas Adwentu. Dzisiaj spotykamy się z jednym z jego bohaterów, Janem Chrzcicielem. To on przygotowuje drogę Jezusowi. Dzięki jego nauczaniu ludzie rozumieją, że postępują niezgodnie z prawem Bożym i grzeszą, czyli błądzą. Potrzebują przemiany i zastanowienia się nad tym, do czego ich to doprowadziło. Pociągnęła ich Janowa autentyczność życia z Bogiem. Jak dzisiaj patrzysz na swoje życie? Co wymaga w nim zmiany? Bóg mówi dzisiaj,
że aby zmienić sposób myślenia, trzeba się nawrócić, czyli odwrócić od czegoś, by zwrócić się ku czemuś innemu. Od obojętności wobec niego do umiłowania go. Od braku zaufania do zaufania Bogu. Od nieposłuszeństwa do posłuszeństwa. Zgodzić się na to, aby to On był fundamentem, na którym będzie się opierać nasze życie. Jaka odpowiedź na propozycję Boga rodzi się teraz w Twoim sercu? Jezus zachęca, żebyśmy podejmowali osobisty trud nawrócenia i przemiany naszego życia, bo wtedy stajemy się inspiracją dla innych. Pokazujemy, że zmiana jest możliwa. Żyjąc blisko Boga, można być człowiekiem wiernym, dobrym, prawdziwym, a także radosnym i wolnym. W jaki sposób chcesz być dzisiaj bliżej Boga? Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Panie Jezu, proszę Cię o łaskę odwagi do nawracania się każdego dnia. Pomóż mi ją przyjąć i ulecz mnie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.